dotychczasowych 5 naborach wniosków z programu ułatwiania startu młodym rolnikom Regionalny Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie przyznał ponad 71 milionów złotych dofinansowania dla gospodarzy z Podkarpacia. Tylko w ramach ubiegłorocznego naboru na konta rolników trafiło ponad 26 milionów złotych. Pomoc dla młodego rolnika jest dużym wsparciem dla gospodarstw. Ta pomoc sięga kwoty 100 tysięcy. Rolnicy zakupują za tą kwotę przede wszystkim w większości traktory, zakupują ziemię, powiększając swoje gospodarstwa. Ogromny park maszynowy, między innymi dzięki temu programowi, ma Jan Furtek z Szufnarowej. Zakup nowoczesnego sprzętu spowodował, że rolnik może dalej myśleć perspektywicznie o powiększaniu gospodarstwa. W tym momencie gospodaruję na powierzchni około 70 hektarów. Uprawiam rzepak, pszenicę, owies. Program ze wsparciem dla młodych rolników pomógł również rodzinnemu gospodarstwu Iżowskich z Beska. Ich nowoczesne maszyny dziś umożliwiają pracę na kilkusethektarowym areale. Z tej dotacji Młody Rolnik zakupiłem grunt do swojego gospodarstwa, powiększyłem to gospodarstwo. Podpisane właśnie przez ministra rolnictwa rozporządzenie otwiera drogę następnym rolnikom do naśladowania sąsiadów. Po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi termin rozpoczęcia naboru wniosków w skali kraju. Na ten cel jest 718 milionów złotych dla młodych rolników.